Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Wolnar. Hello. Siemaneczko wszystkim, moi drodzy, tym razem wyszliśmy z Twilight Forest. W poprzednim odcinku byliśmy w Twilight Forest, niestety musieliśmy to opuścić, ponieważ spacerując sobie po mapie znalazłem... Ogarnij się. Dobra. Spacerując sobie po mapie znalazłem, moi drodzy, taką świątynię i w tej świątyni znajduje się najprawdopodobniej meduza, jest to Gorgon. Także idziemy tego Gorgona załatwić, ponieważ stwierdziłem, że to może być naprawdę ciekawe. Także, moi drodzy, my tutaj już ogarnięci jesteśmy i Wolnar tutaj widzę, że już nawet ruszył do boju. Masz wszystkie itemy, tu jest, na dole jest pewnie wejście. Jakieś... Poczekaj, coś znalazłem. Ej, masz wszystkie itemy? No mam. Dobra, i jeszcze, moi drodzy, tu są jakieś w ogóle te, stary. Widzisz to? To trzeba wszystkie chyba z tego, co wiem. Oglądałem filmiki ogólnie na internecie właśnie, jak tego bossa zabić. Jest. I musisz... O, już otworzyłeś? Czekaj, jeszcze nie idź. Moi drodzy, zobaczcie w ogóle, mam w ekwipunku takiego przyjaciela Gasta, także to jest naprawdę spoko, nawet dwie teraz strony otworzyłeś. Mam takiego przyjaciela Gasta, także jest to ciekawa sprawa, zaraz pokażę wam, jak to działa. Po prostu taki przyjaciel w ekwipunku. Jest to Gast, ponieważ jak wiecie, na moim kanale, na moim banerze jest Gaścik, także ja Gasty bardzo lubię, Wolnar... Jakie... A dobra, nieważne. Moi drodzy, mamy miksturki leczenia, mamy tutaj mieczyk, mamy wszystko, mamy cały ekwipuneczek, także możemy ruszyć w naszą podróż. Weź sobie, ej właśnie, stary, nie idź tam jeszcze, opaskę musisz ubrać, tylko że jak ubierzemy opaskę, to wtedy będzie nas... A dobra, idź pierwszy, zobaczymy, czy cię zamieni w kamień ta meduza. No i śmieje się ten dziurawiec. No właśnie, słyszę. Ogólnie musimy ubrać opaskę, ponieważ jak wiecie, meduza zamieni nas w kamień, także musimy uważać, tylko mam tutaj taki blind fold, tylko jeśli to ubierzemy, to wtedy ja nic nie widzę i nie wiem, jak tą meduzę wtedy zabić. No ale... Nie wiem, zaraz to ogarniemy. No i zobacz, czy cię zamieni w kamień. Czekaj, ja nokto wizję sobie wezmę, dobra, i lecimy. Masz... Ale ty nic nie widzisz, ty będziesz na ślepo bił. Ale ja ją słyszę. Ja wiesz, widzisz? Co, wiesz, w jaki sposób widzę, gdzie ty jesteś? Widzisz, no jest na blisko to... widać. Na blisko widać? A, widzę. A widać cię. No normalnie. A jeszcze to jak sobie... Trzeba tego dziurawca namierzyć. Jeszcze jak sobie wizję dasz, to już w ogóle. Wiesz co, weź sobie w rękę pochodnie, tylko że to właśnie nic nie widać, kurczę. Dobra, jak weźmiesz sobie w rękę pochodnie, to będziesz widział mniej więcej na blisko. Tylko teraz trzeba go znaleźć, tak, a to okay. Może być... Może być trudne. Ej, bije mnie. Ale ona ma już pół HP, ale to chyba nie jest ona, tylko to jest chyba jakiś jej mobek. Tak mi się... Chociaż nie, to jest ona, można ją zabić. Bijesz? Bij. Ale ona jest... Nie, może to taka komedia była. Co? Ona jest bardzo słaba, nie ogólnie. Już? No chyba już. To tyle? Nie wiem. No chyba tyle. A zdejmij opaskę. Zdjąłem. No i chyba zabiliśmy. Tak mi się wydaje. W ogóle zobacz, jak tutaj pozamieniała wszystkich w kamień. Masakra. Co to leży? To jest chyba maska, nie? Możesz to podnieść. Ja nie mogę podnieść. Jak nie możesz? Możesz. Boże, Wolnar. Weź, Wolnar. Co mnie zabiło? Coś mnie zabiło. Ja, mieliśmy taką fajną głowę meduzy i już jej nie mamy. Czekaj, ja wezmę swój grób. Ale gdzie ja jestem? Gdzie? A tu jest stone. Zobacz, to chyba ja, co? No jest, nie widzisz stone status. No widzę właśnie, że Stevie sobie stoi. A weź, masz kilo? Weź spróbuj to skopać. Możesz coś z tym zrobić? I czy tutaj jakieś skrzynki ona miała, czy cokolwiek? Czy tutaj coś ciekawego było? Czekaj, ja w ogóle pokażę wam, moi drodzy, tego Gasta przyjaciela, jak on działa. Mamy tutaj taki feedback, w którym trzymamy sobie jedzonko dla naszego gaścika, płomienny proszek. I jak sobie klikniemy prawym przyciskiem, na przykład Wolnara, na Wolnarze zademonstrujemy. O, to leci taka fajna kula ognia, którą możemy fajnie strzelać, także to jest naprawdę spoko. No i co, choć może ten, a nie masz tej głowy meduzy? No wypadła nie, ci. Jak kliknąłem na ciebie, to zniknęła. A może to jest jednorazowe, czy coś, użycie? Ale to by było strasznie głupie.
Dobra, moi drodzy, zrobimy tak. Weźmiemy, jako że ta głowa meduzy nam zniknęła, jestem ciekaw do końca, jak ona działa, to wezmę ją szybko na game modzie, zrobię i spróbujemy zabić jakiegoś smoka za pomocą tej głowy. Zobaczymy, czy można takiego dużego smoka zamienić w kamień. No dobra, moi drodzy, mamy tutaj sobie śpiącego smoka. Śpi w swojej... w swoim gnieździe, także musimy spróbować... Dobra, chodź, dawaj, jedziemy. Nie no, czekaj! Ty próbujesz, czy ja próbuję? Dobra użyj swojej... Dobra, ja spróbuję, czekaj. Zobaczymy, czy on się zamieni w kamień w ogóle. Dobra, śpi jak zabity. On żyje? Żyje. Czekaj, może go wypadałoby obudzić. Elo, elo. On chyba nie żyje. On zdechł. Czy nie? Zdechł. Ten smog zdechł. Czekaj. Nie, on zdechł, coś nie wiem czemu. Nie, to z tego gnoja można wziąć ten. Co można wziąć? A skórę. Masz? Łuski czy co? No 9 łusków, ale pokazuje, że on tam jest. No właśnie, tak jakby żył, nie? Ale o, teraz dobra, dopiero. Obrałem go do końca. No właśnie, widzę. Dobra, to znaleźliśmy niestety nieżywego smoka, musimy szukać. Serduszko. Szukać dalej, gdzie? Gdzie? A, jest. Bierzemy, będziemy mieli ten sobie w chacie. Nieważne, że tego smoka nawet nie zabiliśmy, ale w chacie możemy sobie powiesić, zawsze spoko. To ci udowodni. No, zawsze może sobie wisić. Później wejdzie ktoś na serwer jakiś widz i zobacz, tutaj zabiliśmy, kurczę, tyle smoków zabiliśmy, nie? Z levela trzeciego. No dobra, szukamy dalej smoka. Chciałbym znaleźć tego największego z poziomu piątego, może się uda. Okej, moi drodzy, mamy tutaj kolejnego smoka z poziomu trzeciego. Z poziomu piątego jest troszkę ciężej znaleźć te smoki, ponieważ one są pod ziemią. Tam, jak widzicie, czerwony smok i co, ja próbuję, czy ty próbujesz? Ja chyba spróbuję, co? Zobaczymy, czy zamrożę. O, chyba się, kurczę, troszkę tutaj wkurzył. Zobaczymy, czy go zamrożę. Jak ty tego używasz? Bo on mnie wziął w paszczę chyba. Prawym. Prawym po prostu klikasz? A? O stary, ty, zamieniliśmy go w kamień. Zadziałało. Ale widzisz, i to jest właśnie to, że to się... A weź spróbuj go kill-offem rozwalić. To jest lipa, bo jakby ta głowa, którą miałem, zniknęła i już... Czyli to jest jednorazowe po prostu użycie. To jest troszkę słabe. No ale mimo wszystko, kurczę, możemy jakiegoś naprawdę silnego bossa zabić jednym strzałem, także... To, niestety... Co nam z tego... To już no. Minus jest taki, że co zamrozisz. No. I w sumie jesteś w nosie, no bo nie dostajesz z niego itemu. Szkoda, że te głowy są z game moda, bo tak to byśmy wzięli je po prostu na jakiegoś silnego bossa, którego byśmy znaleźli właśnie gdzieś w Twilight Forest, czy na przykład w innym świecie. Także, no niestety. Nie wiem, skrzynek nie mogę otworzyć. Shiftem kliknąć. Nie mogę skrzynek otworzyć, mam jakiegoś laga. Serwera. Jak z shiftem by kliknąć, czy coś? Ale co z shiftem, o czym mówisz? To tą łbem. Jak z shiftem klikasz, to on zostaje. Nie wiem, wiesz co, powiem ci, że nie wiem, ale w każdym może razie jak się... Może do drugiej ręki? Jak się prawym... No nie wiem, ty masz jeszcze swoją głowę, możesz spróbować. Jeszcze spróbujemy, moi drodzy, poszukać. O, dopiero mi się skrzynki otworzyły, które otworzyłem jakiś czas temu. Spróbujemy jeszcze, moi drodzy, załatwić, znaleźć tego smoka z poziomu piątego i być może... Nie jestem pewien, ale... Ej, umarłem, zamieniłem... Na mnie użyłeś? Ale ty jesteś głupi. Użyłem w drugą rękę. Ale ty jesteś głupi, moi drodzy, ale... jeszcze spróbujemy... Poczekaj, daj mi dokończyć. Słuchaj, włożyłem w drugą rękę i to też tak działa. A, z tobą tak jest. Jeszcze spróbujemy zabić smoka z poziomu piątego właśnie za pomocą tej głowy. Także, moi drodzy, teraz tutaj mamy Stevie'ego zamrożonego w kamień, bo... Wolnarek oczywiście musiał spróbować. No ej, i mamy. Nie wiem, czy jak włożę w mamy... lewą rękę, czy coś to da. Mamy tego smoka też tutaj zamienionego w kamień. I co, próbowałeś go skopać kill-offem, czy coś? Bo ja nie mam kill-offu. Nie, no inaczej, ja go skopałem kill-offem, kamień zniknął. Mhm. Aha, może się zbagowało coś, wiesz? Mi się może właśnie się... tak jakby, wiesz, skakałem dookoła, tam zobaczysz, że jego oczy jeszcze zostały. Gdzie? Niby tłukłem gnoja i niby życie mu zabierało, ale jednak nie do końca. Ale dorodny okaz z poziomu trzeciego. No jakby to był Fire Dragon, poziom trzeci i on cały czas jakby ma swoje życie, nie? Ma tutaj, pokazuje mi, że ma 285 na 285 życia. I to ogólnie był on, jakbyś był zainteresowany, jak cię to bardzo interesuje. A, dobra. Dla mnie może być ona. No dobra, moi drodzy, znaleźliśmy smoka z poziomu piątego. I tak, weźmiemy sobie teraz miksturkę, żeby więcej widzieć. Jeśli pamiętacie odcinek, jak tego smoka... Co? Mam, no, masz. Dawaj.
Co ty tu już wyrzuciłeś? Jak pamiętacie odcinek... Co to jest? Jak pamiętacie odcinek, w którym właśnie takiego smoka zabijaliśmy, to niestety tam nic nie było widać, ponieważ nie miałem tej wizji i było naprawdę słabo wszystko widać. Kopaj tam na więcej. Dobra, to dobra. Namierzyłem. Jest smok i spróbuj... No jeszcze... No weź trochę może tutaj w dół. I spróbujemy tego smoka zamienić w kamień. Zobaczymy, czy nam się uda. Wydaje mi się, że tak, ponieważ to jest naprawdę mocna broń. No, kopaj, kopaj. Dawaj, wolnarku. Smoczek śpi sobie. Nie no, no, no już. Jak już? Co już? No, dawaj, w dół. Skakaj. Skoczysz? No, skakaj. Skakaj i spróbuj. Masz tą głowę w ogóle? Wziąłeś sobie z Game Moda głowę? Nie, no to, to ja mam to zrobić? No prosiłbym. No dobra, moi drodzy, mamy głowę meduzy. Także spróbujemy tego smoka, patrz jaki złodziej okrada mu skrzynki. Spróbujemy tego smoka zamienić w kamień. Zobaczymy, czy takiego dużego smoka również uda nam się zamienić z poziomu 5. Także podchodzimy ale po cichutko. Ale shiftem czy coś? No z shiftem jednak... próbuję. O. Ale patrz, zadziałało. Zadziałało. To była... Ej, ale to jest naprawdę mega broń, nie? Kurczę, nawet takiego wielkiego smoka można zamienić tylko w kamień. Tylko jednorazówka, no, no i tylko to... właśnie jednorazówka. I druga sprawa, że z niego teraz chyba nic nie wypadnie, nie? Bo jak go nie można ani zniszczyć, ani nic, w ogóle się zbagował u mnie podejdź troszkę. Podejdź shiftem z pustą ręką go weź ten. Co z pustą to ręką? Może wypadnie. No właśnie nie, on jakby cały czas żyje, nie? I to jest problem, że itemy z niego nie wypadną, bo on cały czas żyje, nie? To jest na takiej zasadzie. To ogólnie była ona, jeśli cię to interesuje. Z poziomu 5 miała 500 HP. Ma 500 HP, no właśnie to jest trochę lipa, nie? Ale jak wiesz, kogoś chcesz tak szybko załatwić, no to spoko. Moi drodzy, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Wolnarku, czy tobie się podobała nasza nagrywka dzisiejsza? A, no, no diamenty. Jak diamenty, no ile czemu skrzynek. Ten się non-stop rusza? No ja nie wiem, mówię ci, to że on się zaciął. Dookoła, on się zaciął. Dobra. No widzę. On się dawaj jakby... Skillofa. No nie da się, spróbuj. O, i zniknął. No ale on tu dalej jest. Gdzie? Ja go nie widzę. A no faktycznie. Dobra. O, nie wiem, coś się albo zepsuło, albo zbagowało, albo nie wiem, co się stało. Moi drodzy, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Wolnar. Bowo. I smok niewidzialny. I smok niewidzialny. Bowo niestety z nami nie było na tym odcinku. Mimo wszystko mamy nadzieję, że wam się podobało. Także trzymajcie się, hej. Na razie.